Ten odcinek powstał dzięki moim patronom. Bardzo dziękuję wam za wsparcie. Siemano gitarowe wariaty z tej strony Bazoga Dzisiaj krótko, zwięźlej na temat okciuku w lewej ręce. O co w tym wszystkim chodzi? Czemu jedni ustawiają tak, inni tak? Ten tak, tamten tak, a ten jeszcze inaczej. Bierzcie gitary w dłoń! Zaczynamy kolejny odcinek! Po pierwsze i najważniejsze, pozycja kciuka jest dynamiczna, co to oznacza, że nie jest on przyspawany w jednym miejscu i wszystko zależy od tego, co mamy do zagrania. Inaczej będziemy kciuka ustawiać na grubej strunie, inaczej będziemy ustawiać na cienkiej strunie, inaczej będziemy ustawiać na grubej strunie. Inaczej na cienkiej strunie. Inaczej będziemy ustawiać kciuka, jeżeli chcemy złapać Hendrixowy akord, gdzie kciuk pełni rolę dociskacza najgrubszej struny. Inaczej ustawimy kciuka, jeżeli złapiemy chwyt gitarowy i będziemy chcieli stłumić najgrubszą strunę. Inaczej ustawimy, gdy będziemy podciągali struny, bo wtedy kciuk jest tutaj punktem podparcia. Inaczej, gdy robimy vibrato, bo tego podparcia aż tak dużo nie potrzebujemy. Inaczej kciuk nam się będzie ustawiał w dolnej pozycji. I inaczej w górnej pozycji, przez to, że mamy tutaj mniej miejsca. W zależności też od gitary, niektóre gitary mają dobry dostęp, jak na przykład ten PRS C24. Inne gitary mają trudniejszy dostęp, na przykład ten PRS 305, który ma mniej progów, grubszy gryf, więc tutaj jakby walka na najwyższych strunach jest dużo trudniejsza. Jeżeli macie single cut albo jakiegoś Les pola, to doskonale wiecie, że granie w najwyższych pozycjach jest skomplikowane i trzeba naprawdę pokombinować z ustawieniem ręki, żeby w ogóle dosięgnąć do najcieńszej struny na najwyższym progu a że nie wspomnę o najgrubszej strunie na najwyższym progu. Jeszcze a propos tej dynamiki ustawienia to ten kciuk zmienia się płynnie nieskokowo, czyli najczęściej jak lecimy sobie yy, po skali, no to będziemy ustawiać to w ten sposób, czyli kciuk będzie sobie zjeżdżał razem z naszymi palcami, tak, żeby te palce były zwykle pod tym samym kątem w stosunku do strun, dobra, czyli to nie jest tak, że gram 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 i nagle sobie przypomniałem i tu robię taki przeskok, tylko staram się płynnie dopasowywać pozycję kciuka do tego, co powinienem w danym momencie zagrać. Druga mega ważna zasada to te cztery palce są królami, a to jest służący. Czyli o co chodzi? Nie robimy tak, że przykładamy kciuka, bo ktoś wam powiedział, że tak kciuka trzeba przyłożyć, i teraz bawimy się z ułożeniem palców, i nagle się okazuje, że nam brakuje zasięgu. Nie. Najpierw ustawiamy palce, czyli dajmy na to, mamy taki chwyt, który wymaga od nas większego rozciągnięcia. Ustawiamy go bez kciuka, tak, żeby palec, każdy palec miał dostęp do progu. I teraz dopiero wisienka na torcie pyk, dokładam kciuka. Nieważne, czy to jest C-dur w pierwszej pozycji, ogniskowy, czy to jest G-dur. Najpierw ustawiam palce, dopiero potem przykładam kciuka. Nie, że obejmuję i teraz nagle się okazuje, że nie jestem w stanie dosięgnąć na przykład trzecim palcem do struny A, Ok, Czyli zawsze te palce decydują, jak ustawiamy kciuka. Trzecia zasada to już bardziej taki protip dla osób, które na przykład zmagają się z legato i czują, że ten czwarty palec sprawia im największy problem. Jeżeli tylko możecie, a nie zawsze to to będzie możliwe. Pamiętajcie, że pozycja kciuka jest dynamiczna. Ustawiajcie kciuka pomiędzy palcem środkowym i serdecznym, czyli nie róbcie tak, że odwodzimy. Kciuka w bok, jeżeli tylko możecie, zaufajcie mi, nie róbcie, zróbcie tak, ustawiajcie kciuka w środku rozpiętości palców. Dlaczego? Po prostu dzięki temu będziecie mieli lepszą kontrolę nad czwartym palcem. Mniej się będzie spinał, będzie miał więcej siły. Odwodzenie kciuka w ten sposób, przynajmniej u mnie, powoduje duży dyskomfort związany z czwartym palcem, że on nie jest taki elastyczny, jak bym chciał. Więc zawsze teraz, żeby poprawić swoją technikę, staram się ustawiać kciuka, widzicie, na środku między palcami. I dzięki temu poprawiłem na przykład ostatnio bardzo mocno swoje legato. Więc teraz czas na mały drogowskaz dla absolutnie początkujących, którzy totalnie się zagubili w temacie. Więc tak, ustawiamy sobie palce na najgrubszej strunie: pierwszy na piątym progu, drugi na szósty, trzeci na siódmy, czwarty na ósmy. I pamiętajcie, najpierw ustawiamy palce, teraz dokładam kciuka. I to jest mniej więcej pozycja, którą chciałbym zachować bez względu na to, czy gram tak, czy gram tak wiadomo, że to się będzie płynnie zmieniać, o czym już wspomniałem wcześniej, zazwyczaj im wyżej gramy, tym tego kciuka trzeba wyżej wystawić, bo chowanie kciuka powoduje, że albo zahaczymy sobie tu o wycięcie, Albo garstek będziemy zbytnio wychylać, więc to jest normalne, że im wyżej idziemy, tym nasz kciuk troszkę do góry się podciąga i my jesteśmy bardziej przyklejeni do, do gryfu z tyłu, dobra? Ale generalnie staramy się ustawiać mniej więcej tak, zaraz Wam to pokażę z drugiej perspektywy. Na najgrubszej strunie wygląda to tak, i teraz idę sobie do cienkiej, kciuk sobie leci razem z palcami, i teraz idę do dolnej pozycji. Kciuk trochę w bok mi się odwodzi, idę do górnej pozycji. Kciuk mi trochę wyskakuje do góry i to jest absolutnie normalne, nie będziecie w stanie utrzymać idealnie tego układu w każdym miejscu na gitarze przy graniu każdej rzeczy, ale gdy tylko możecie sobie zrobić taki szablon na początku, to myślę, że to Wam pomoże odpowiednio ustawiać kciuka do akordów. Jeszcze tutaj zobaczcie, tak wygląda złapanie akordu Hendrixowskiego z tyłu, tak wygląda Tłumienie struny, czyli nie ma potrzeby wystawiania kciuka więcej niż jest on nam niezbędny, tak? Jeżeli tylko tłumie, to wystawiam sam czubek. Jeżeli podciągam strunę, to też staram się nie obejmować gryfu po całości, tylko staram się wystawić tyle, żeby mieć tutaj solidny punkt podparcia także podsumowując ten temat pamiętajcie że zawsze jak obserwujecie kogoś jak gra na gitarze to mega ważny jest kontekst czyli to co robi bo zawodowcy nie robią wielu rzeczy przypadkowo właściwie tacy najlepsi technicznie gitarzyści jak na przykład Rick Graham jak na przykład nie wiem Frank Gambali jak John Petrucci mają wszystko idealnie połatane i oni doskonale wiedzą jak ustawić kciuka w danej pozycji żeby było im jak najwygodniej żeby jak najsprawniej się im grało bo w gitarze o to chodzi żeby się nie namęczyć a żeby efekt ostateczny był imponujący, tak? Więc e, zastanówcie się, czy przypadkiem nie wystawił tego kciuka, żeby podciągnąć jakiś dźwięk, czy nie wystawił tego kciuka, bo chciał coś stłumić, czy nie wystawił tego kciuka, bo chciał zrobić jakieś szersze vibrato, tak? Czyli pamiętajcie, że to nie jest tak, że kciuk jest, jest jakaś książka, w której jest napisane jak ustawiać kciuka i teraz tego kciuka będziemy zawsze w ten sam sposób ustawiać. Wiem, że to dla jednych jest śmieszne, o czym mówię, ale naprawdę tyle, ile pytań o to dostaję, to jest urwanie głowy. Ja to wszystko wyjaśniam w swoich materiałach, ale wiem, że najlepiej działają takie krótkie strzały, jak dzisiejszy. Pamiętajcie, że w tym momencie trwa kurs dla patronów szybkiego grania. Zapraszam wszystkich chętnych na ćwiczenie szredu na prostych i bardzo użytecznych przykładach. Ja się z wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!